Otwarte Mistrzostwa Wrocławia. Najważniejsza i największa amatorska sportowa impreza w stolicy Dolnego Śląska, która co roku przyciąga wielu fanów kilkudziesięciu dyscyplin. Spójrzmy dziś na te emocje, które towarzyszyły nam wszystkim w 2019 roku. Było wielkie zaangażowanie, emocje, duch walki, zwycięstwa i porażki, ale przede wszystkim ruch tysięcy wrocławian. Najpopularniejszą dyscypliną sportu w ramach OMW jest siatkówka. Ona co roku dostarcza drużynom i ich fanom ogromnych emocji. Nie inaczej było w minionych 12 miesiącach. Pierwsze spotkania minionej edycji mistrzostw rozegrano już w marcu. Do boju zespoły przystąpiły na 5 szczeblach rozgrywkowych i tak przez miesiące rywalizowali. Wyłanialiśmy lepszych i w końcu najlepszych w wielkim finale, który rozegrano grudnia 2019 roku. Pierwszeństwo dajemy najbardziej popularnej dyscyplinie mistrzostw, która od lat budzi ogromne emocje zarówno wśród samych startujących, jak i fanów. Mowa o siatkówce i zmaganiach mężczyzn. Na pierwszoligowych parkietach rozegrano drugą kolejkę spotkań w 2019 roku. Tym razem dwa spotkania trzymały w emocjach do samego końca. Invictus przegrał z Global Team 1-2, a zespół XXL Volley pokonał Hvezdo Volley 2-1. Pozostałe trzy spotkania zakończyły się wynikiem 2-0. I tak Krotek pokonał FOF Team, TST Kogeneracja uległa drukarzom, a Amator Marcinkowice przegrał z Bikkoplastem. Nie mniejsze emocje towarzyszyły zmaganiom siatkarek. Również na meczach z udziałem pań pojawia się wielu kibiców. Nie ma się co dziwić, również i te spotkania dostarczają bowiem ogromnych emocji, a zawodniczki pozostawiają na parkiecie wszystkie umiejętności i, co ważne, serce. Jedno spotkanie drugiej kolejki pierwszej ligi kobiet pozostanie na długo w pamięci. Salos Angels Wrocław pokonał Xtreme Team 2-1. W pozostałych meczach, choć walki nie brakowało, wynik 2-0 mówi o dość przekonujących sukcesach zwycięzców. I tak Graszki przegrały z Nazgulami, Elpar pokonał The Winners Wrocław, drużyna AZS AWF Wrocław przegrała ze Speed Volley, a Limonki pokonały FTR. Rozpoczynamy od siatkówki. W pierwszej lidze tym razem nie obejrzeliśmy zaciętych pojedynków. Na czele tabeli umocniły się zespoły Krotech i XX Volley. Ci pierwsi nie stracili seta w starciu z Global Team. XXL Volley równie łatwo pokonał Bikkoplast. Na trzecim miejscu w lidze jest Hvezdo Volley, który wygrał z Invictusem 2-0. W pozostałych spotkaniach trzeciej kolejki drukarze ulegli Amatorowi Marcinkowice 0-2, a TST Kogeneracja pokonała FOF Team 2-0. W drugiej lidze mężczyzn jedno spotkanie trzymało w napięciu. Zenit wygrał z Elektronem 2-1. Dzięki temu wyprzedził swojego rywala w tabeli i okupuje czwartą pozycję. Liderem Sendit Impuls Wrocław, który pokonał Korki 2-0. Zwycięstwa w tej serii odnieśli też KPS Faraon Ziembice, XXL Volley 2 i Nankatsu. Piąty weekend zmagań mają za sobą siatkarki w pierwszej lidze. Na prowadzeniu w tabeli umocniły się Limonki, które w tym sezonie nie przegrały jeszcze meczu, ba nie przegrały nawet seta. Tym razem gładko pokonały Graszki 2-0. Pewnie na drugiej pozycji są Nazgule, które tym razem również bez straty seta wygrały z Xtreme Team. Trzecia pozycja dla Elpara. Ta drużyna w ostatniej serii nie wystąpiła. Ponadto zwycięstwa na koncie inkasowały drukarki FTR i Salos Angels Wrocław. W trzeciej lidze mężczyzn za nami szósty weekend. Emocji było aż nadto, ale tylko w jednym spotkaniu zespół Andromeda przegrał z Sirocco 1-2. Ten mecz miał sporą dramaturgię i to fanom się bardzo podobało. W innych wyniki im 2-0, komplety punktów zdobywali WKS Volley SR Wilczyce, grający inaczej i pole było. Na prowadzeniu niepokonane Wilczyce, na drugim miejscu też z kompletem punktów pole było. Pierwszeństwo dajemy sportom zespołowym. Kolejne spotkania rozegrali siatkarze i siatkarki. W pierwszej lidze pani jeden mecz, który miał sporą dramaturgię. Speed Volley pokonał Xtreme Team 2-1. W pozostałych zwycięstwa 2-0 wygrywały drukarki Nazgule, Elpar i Salos Angels Wrocław. Liderem tabeli Nazgule. W pierwszej lidze panów na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Krotech w ostatniej serii lider bez problemów pokonał Hvezdo Volley. Na drugoligowych boiskach jeden mecz Korki przegrały z Faraonem Ziembice 0-2, a w trzeciej lidze z kompletem zwycięstw WKS Volley Wilczyce w minionej kolejce prowadzący w tabeli pokonali NMJ Wrocław 2-0.
Polski. Za nami siódma kolejka spotkań w pierwszej lidze pań bez większych emocji. Wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 2-0. Liderem tabeli na Zgule z jedną porażką, na drugim miejscu Elpar i Drukarki. Te zespoły rozegrały jeden mecz mniej, ale są niepokonane. W pierwszej lidze mężczyzn dwa bardzo ciekawe spotkania. Global Team przegrał z Amatorem Marcinkowice 1-2, a FOF Team uległ w takim samym stosunku ekipie Big Koplastu. W Dzień Dziecka grały zespoły z drugiej ligi. KPS Faraon Ziębice pokonał Zenita 2-1 i był to najciekawszy mecz serii. I jeszcze trzecioligowcy w jedynym dotychczas rozegranym spotkaniu w czerwcu Andromeda przegrała z Faraonem Ziębice 0-2. Na początek siatkówka i mecze pierwszej ligi pań. Pod koniec września rozegraną przedostatnią serię spotkań Grażynki przegrały z Extreme Team 0-2. Drukarki uległy zespołowi Elpar 0-2. Pozostałe spotkania również zakończyły się takim wynikiem. I tak The Winners Wrocław okazali się lepsi od Speed Volley, Salos Angels Wrocław ulegli Limonkom, a AZS AWE Wrocław drużynie FTR. W trzeciej lidze panów w pierwszej październikowej serii nieco więcej emocji. Pole było uległo co prawda Faraonowi Ziębice 0-2, ale już starcie Andromedy z WKS Volley Junior Wilczyce zakończyło się wynikiem 2-1. W kolejnych dwóch spotkaniach grający inaczej pokonują Veles Team i NMJ Wrocław, WKSN Świt Wrocław po 2-0. Na koniec anons lepsi od Sirocco w stosunku 2-1. Koniec jeszcze najbardziej popularna dyscyplina, czyli siatkówka. Za nami kolejne mecze i coraz bliżej już tych decydujących rozstrzygnięć w poszczególnych ligach. W pierwszej lidze kobiet w ostatniej kolejce mecze jednostronne, wygrane Drukarek na Zguli, FTR, The Winners Wrocław i Extreme Team. Wśród panów w najwyższej klasie nieco więcej emocji. W najbardziej zaciętym spotkaniu Drukarze przegrali z Chwest do Wolej 1-2, a FOF Team pokonał Global Team 2-1. Jeszcze druga liga mężczyzn i jedno spotkanie, o którym warto wspomnieć z ostatniej kolejki. Korki pokonały Invictusa B 2-1. Zaczynamy od siatkówki i zmagań w rozgrywkach trzeciej ligi. Za nami cztery kolejne spotkania. Wszystkie toczyły się po jednej stronie siatki. Tak najbardziej obrazowo można to określić. Grający inaczej pokonali WKS Volley SR Wilczyce 2-0. Pole było przegrało z WKS Volley Junior Wilczyce 0-2. Sirocco zwyciężyło bez straty seta WKSN Świt Wrocław, a w meczu, który oglądamy, ekipa NMJ Wrocław pokonała Veles Team 2-0. Tak, za nami półfinały w pierwszej lidze kobiet i mężczyzn. U pań mecze jednostronne, bo wygrane bez straty seta Elpar pokonały 2-0 Limonki, a Drukarki również 2-0 rozprawiły się z Nazgulami. U panów Krotech wygrał 2-1 z Chwest do Volley. Ciekawie było też w spotkaniu XXL Volley z Bicoplast. Mecz stał na wysokim poziomie, choć ostatecznie XXL Volley awansował do finału po zwycięstwie 2-0. Przed tygodniem rozegrano półfinały, tym razem skupiliśmy się już tylko na walce o zwycięstwa w poszczególnych kategoriach. Było kogo i co oglądać, bo w końcu do akcji przystąpili najlepsi z najlepszych. I było to widać momentami. Mecze stały na bardzo wysokim poziomie. Zdarzały się jednak też proste błędy, ale stawka spotkań chyba również zrobiła swoje. W wielkim finale mężczyzn, który właśnie oglądamy, Krotech przegrał z XXL Volley 0-2. Te dwa zespoły przez cały sezon szły łeb w łeb. W finale pierwszy set wygrany przez XXL Volley łatwo do 18, w drugim było już zdecydowanie ciekawiej. Na finiszu XXL jednak okazał się nieznacznie lepszy, triumfując 25-23 i zdobywając tytuł. W starciu o trzecie miejsce Bicoplast pokonuje bez straty seta Chwest do Volley. W rywalizacji o mistrzostwo wśród kobiet chyba niespodzianka. Niepokonany w sezonie Elpar przegrał bowiem z Drukarkami 0-2. Tak czasem się zdarza. Jeden mecz odebrał marzenia. Brawo dla zwycięzczyń, które pokazały wielką klasę. Wygrane w setach do 22 i 21 mówią zresztą same za siebie. Z naszymi kamerami byliśmy na starciu o brąz i to był najciekawszy mecz całego turnieju finałowego. Na Zgule rozpoczęło od wygranej pierwszego seta 25-19. W drugim górą Limonki, które triumfowały do 21. O wszystkim więc decydowała trzecia partia. W niej siatkarki dały z siebie wszystko lepsze. Na Zgule, które wygrywają 15-8 i cały mecz 2-1. Sezon 2019 przeszedł już do historii. Siatkówka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem i oby tak dalej. Czekamy już bowiem na inaugurację amatorskiego sezonu 2020 we Wrocławiu.
2020 rok to więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, ale wszyscy wierzymy, że wrócimy silniejsi. Teraz możemy ciężko trenować, podnosić swoje umiejętności. Nie możemy zapomnieć o ruchu, który ma przecież bezcenny wpływ na nasze zdrowie. I czekamy już z wielką tęsknotą na kolejną edycję Otwartych Mistrzostw Wrocławia.